W miniony wtorek wizytujący Suwałki marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym spotkał się z grupą samorządowców z miasta Suwałki oraz powiatu suwalskiego i przynależących do niego gmin. Podobne spotkanie niedawno odbyło się w Sejnach. Podobne, bo problemy, z jakimi zmagają się niewielkie społeczności, są w powiatach położonych na krańcu województwa bardzo podobne. Zdaniem gospodarza spotkania, prezydenta Suwałk Czesława Rynkiewicza, ta wizyta to okazja na zgłoszenie pewnych naszych oczekiwań, próśb, wymiany jakichś tam poglądów, czy też przedstawienie pewnych naszych oczekiwań, pewnych naszych wizji, a pan marszałek oczywiście jest przygotowany na wsłuchanie się w głosy samorządowców. I faktycznie słuchał, choć czasem z ust wójtów płynęło rozgoryczenie. W 2016 roku, jak jeszcze nie byłem wójtem tutaj gminy Przeroś, a byłem radnym, wnioskowaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przejęcie drogi powiatowej, która łączy dwa województwa. To jest miejscowość Motule z miejscowością Linową. To jest odcinek około 18 km. Dlaczego ten wniosek? Gmina Przeroś jako jedyna gmina w powiecie suwalskim nie ma dostępu do drogi wojewódzkiej. Letni ruch turystyczny mocno obciąża istniejący szlak drogowy, który w części został już przy udziale starostwa wyremontowany, ale parę kilometrów wciąż czeka na litościwą rękę, która zadba nie o urodę, ale o elementarne bezpieczeństwo użytkowników. Przekazanie drogi strukturze wojewódzkiej również mogłoby zachęcić przedsiębiorców do posadowienia swoich firm lub ich części na terenie gminy Przerośl, a to przełożyłoby się na gminny budżet, uważa wójt. Już nieraz podejmowane były próby pozyskania środków na remont ważnej dla gminy drogi. Te rozmowy wcześniejsze z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich opierały się na tym, że składaliśmy wniosek był negatywny, no i była taka rozmowa. A kiedy pan to składał? Mówi pan o ostatnich miesiącach, czy to jakichś wcześniejszych? Ostatnich latach. Tak? Okay. Co dwa lata wysyłamy ten wniosek, ale on jest jakby negatywnie rozpatrywany. Argumenty, o których pan mówi, przede wszystkim te związane z dostępnością dla przedsiębiorców, to jest niezwykle ważne, bo bardzo nam zależy na wspieraniu przedsiębiorców. Myślę, że spotkajmy się, dzisiaj temat odnotowuję, że jest on dla mnie nowy i jeżeli ocenimy, jakie to są dla województwa będą koszty, czy to będą jakieś duże koszty i wtedy wspólnie. Najpierw bym prosił, niech pan przygotowuje wniosek, bardzo dobrze, tylko przed złożeniem to może jeszcze niech pan z tym wnioskiem przyjedzie i spotkamy się w Białymstoku. Takich dróg wymagających pilnej interwencji jest na Suwalszczyźnie znacznie więcej. Najpilniejsze potrzeby wyliczał też starosta powiatu suwalskiego. Mamy jeszcze dwie drogi zrujnowane, zdegradowane. To jest droga 655 od Rudki Tartak do Suwałki, dalej do Olecka przez miasto Suwałki. Była próba przekazania tej drogi na rzecz powiatu. Był ostry protest mieszkańców poszczególnych gmin, które leżą przy tej drodze. Droga została w zasobach wojewódzkich, ale nic się nie dzieje. Oprócz tego, że co roku jest znaczona, pięknie znaczona w lesie, w Jałowie, żadnego ruchu. Droga jest bardzo zdegradowana. I teraz co? Zostało to tak, jak zostało, w zasobach wojewódzkich. Czy nie będzie próby przekazania znów powiatowi? Bo jeśli będzie, to będzie znów protest. Bardzo bym prosił pana marszałka o uwzględnienie tej drogi do przebudowy, do remontu. I druga droga, która przebiega przez powiat suwalski, to jest droga Sejn do Bolci, właściwie do granicy województwa podlaskiego. Tam już są przymiarki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do przebudowy tej drogi. Pewne odcinki tej drogi na terenie gminy Wiżanie zostały przebudowane. 651 droga przebudowane, ale są odcinki bardzo również zdegradowane. Te drogowe bolączki samorządowców sypały się jak z rękawa. Przykro to mówić. Poprzednia kadencja to było nic nie robienie tutaj na terenie naszym, poprzednie zresztą też, oprócz Bakarzewa i Sejm. Zostawieni byliśmy sami sobie. Staroście wtórowali wójtowie, skarżąc się na wieloletnie pomijanie ich wniosków dotyczących napraw infrastruktury drogowej na Suwalszczyźnie. Ma pan też rację. Dokonałem analizy, gdzie były dokonywane inwestycje w ostatnich latach. Rzeczywiście ta część naszego województwa, ta stricte północna, tu było najmniej tych inwestycji drogowych. To co powiedziałem też na początku, te decyzje odnośnie chociażby jakie będą drogi remontowane. Nie będę powtarzał złych doświadczeń, że marszałek województwa decyduje o tym w sposób jednoosobowy. Po spotkaniu Łukasz Prokorym tak podsumował spotkanie z samorządami niższego szczebla. Przede wszystkim wnioski takie, że wszyscy oczekują współpracy i taka też deklaracja z mojej strony spadła, że Urząd Marszałkowski będzie miejscem otwartym na współpracę z samorządami. Wszyscy mamy wspólny cel. Tym celem jest rozwój naszego województwa i tych właśnie małych ojczyzn, którymi kierują wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie. Sukces tych włodarzy w wydatkowaniu środków europejskich będzie również naszym sukcesem, ponieważ wspólnie spowodujemy, że naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej. Włodarze też zwracali uwagę na różne problemy, które jestem przekonany, że będziemy mogli wspólnie rozwiązywać. Chociażby fakt, że w ich ocenie do tej pory środki, chociażby wydatkowane na ochotnicze straże pożarne, były wydatkowane tak trochę po uważaniu bez czytelnych kryterium. Zależy nam na tym, aby to było wydatkowane w sposób zrozumiały, na podstawie pewnych zasad, które będą czytelne dla wójtów, którzy o te środki wnioskują. W sprawie dróg opinia marszałka Prokoryma okazała się być oparta o osobiste doświadczenia. Część z tych dróg przejechałem osobiście samochodem i tutaj można śmiało powiedzieć, że koło można na jednej z tych dróg przynajmniej zgubić. Prawdą jest też, że tych inwestycji proporcjonalnie do innych regionów województwa było mniej na północy naszego regionu. Przygotowujemy pewien plan na te inwestycje na przyszły rok i kolejny, żeby to był plan, który będzie zaspokajał potrzeby wszystkich mieszkańców i też, jak powiedziałem na tym spotkaniu, on jest stworzony w sposób kolegialny zarówno przez zarząd województwa, ale też przez nasze zaplecze polityczne w Sejmiku. Deklarację reprezentowania interesów samorządowców z subregionu suwalskiego złożył również Jacek Niedźwiecki, poseł na Sejm. Parlamentarzysta powszechnie znany ze swojej uprzedniej działalności sportowej, a potem samorządowej, stara się na różne sposoby pomagać lokalnym wspólnotom samorządowym. Ja wielokrotnie takie telefony otrzymuję i pomagam samorządowcom, czy to w sprawach dróg, czy to w sprawach dofinansowań. Jestem reprezentantem tej ziemi podlaskiej, ale przede wszystkim Suwalszczyzny, tu naszych terenów, bo Białystok ma swego posła, Łomża ma swoją posłankę, także jestem reprezentantem tych wójtów i spełniam ich oczekiwania. Może pani zapytać każdego z wójtów, że często jest ten kontakt i wielokrotnie pomagałem w różnych sprawach. Jak przyznaje, na Suwalszczyźnie wciąż potrzeby, chociażby w kwestii dróg, są olbrzymie, więc nie dziwi go determinacja samorządowców. Bo wiele dróg mamy jeszcze piaskowych, zniszczonych, tak, dróg z lat 60., 70., które trzeba poprawić. Dzisiaj była mowa o drodze Sejny, Szypliszki, drodze Suwałki, Filipów, Przerośl i to są takie najważniejsze cele, że jak pan wójt mówi, Rudka, Tartak, Jeleniewo, także wójtowie najczęściej z tym się zwracają, a ja jestem po to, żeby te pieniądze tam wyłuskiwać w Warszawie. Do tej pory znaczna część środków na drogi płynęła z funduszy europejskich. Łukasz Prokorym wspomniał o tym na uroczystym oddaniu do użytku ostatniego fragmentu Suwalskiej Trasy Wschodniej. Ta droga pokazuje, że bezpieczeństwo Suwalczan i osób, które przyjeżdżają w jakichś różnych celach, czy to turystycznych, czy biznesowych, do Suwalk będzie zagwarantowane. Cieszę się również, że część tych środków pochodzi z funduszy europejskich, bo to pokazuje, jak fundusze europejskie zmieniają nasze życie, jak powodują, że ono jest lepsze. I zapewniam państwa, że współpraca władz województwa z władzami, z panem prezydentem, z panem przewodniczącym Rady Miasta będzie kierowała się w tym celu, aby kolejne inwestycje, kolejne działania, które będą służyły Suwałkom i Suwalczanom, mogły się w tej części naszego województwa wydarzać. Myślę, że droga nigdy nie ma barw politycznych, jest przede wszystkim drogą, która jest drogą mieszkańców Suwałk, ale trudno się nie odnieść do dzisiejszej rocznicy 15 października wyborów sprzed roku, wyborom, dzięki którym rekordowe środki Krajowego Planu Odbudowy mogły zostać odblokowane. Dzięki temu pokazują, że władze naszego państwa przywracają w tym kraju praworządność i nasze państwo wraca do rodziny państw praworządnych. I jestem też przekonany, że te środki, które zostały tymi decyzjami naszych wyborców 15 października rok temu odblokowane, będą zmieniały Suwałki i polepszały życie Suwalczanom. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, do Podlaskiej Rady Kobiet trafiły dwie Suwałczanki, Katarzyna Trojniar i Anna Naszkiewicz. Jakie plany i nadzieje wiążą z działalnością w Radzie? Jak widzą swoją rolę? O to zapytaliśmy Annę Naszkiewicz. Pierwszym takim obszarem, który już dał się zauważyć na powołaniu Rady Kobiet, był obszar zdrowia, a mianowicie wszystkie promowałyśmy akcje Badajmy się, związane z profilaktyką raka piersi. Myślę, że tych inicjatyw będzie wiele. Będą to inicjatywy społeczne, inicjatywy zdrowotne, ale myślę, że też i gospodarcze, bo wiele z nas jest związanych z przedsiębiorczością, wiele prowadzi swoją działalność gospodarczą. Są również reprezentantki świata kultury, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Członkostwo w Radzie Kobiet nie wiąże się z jakimikolwiek finansowymi profitami, za to chęć działania i energia, którą można się efektywnie dzielić, jest szczególnie cenna. Dlatego warto wykorzystać ją, by o świat otaczający mieszkanki województwa zadbały właśnie kobiety.